Jeżeli jesteś na takim etapie, że twoi ludzie znają swój naturalny potencjał i wdrażają go w realnych sytuacjach kontaktu z klientem, to myślę, że to jest dobry czas na poligon szkoleniowy. Poligon szkoleniowy rozumiem jako taki warsztat, na którym nie dostarczamy nowej wiedzy, tylko w całości pracujemy na tym, czego doświadczyliśmy w kontakcie z klientem i czego doświadczamy na tym warsztacie. Metodologia, która mnie osobiście się bardzo dobrze sprawdza, to taka praca na indywidualnych algorytmach przygotowywanych pod konkretną osobę. Co mam na myśli? Pierwszy handlowiec ma jakiś konkretny case, z którym się zmaga. Na przykład ma wyzwanie z tym, w jaki sposób domykać sprzedaż. Wybiera sobie osobę z sali, która przypomina mu klienta, u którego ta sytuacja ma najczęściej miejsce. Bardzo krótko wprowadza kolegę w tą sytuację, siadają razem na forum i odgrywają. Tak, handlowiec, który pracuje nad swoim rozwojem, próbuje w oparciu o najlepsze praktyki sprzedaży skutecznie domknąć sprzedaż. Grupa, która obserwuje to, co się dzieje na forum, zastanawia się i za chwilę podpowiada, w jaki sposób skuteczniej mógłby robić ten, który pracuje nad swoim rozwojem. I powstaje bardzo konkretny algorytm do tej sytuacji. Algorytm rozumiany jako kilka kroków postępowania. Czasami bardzo prosty. Zrób najpierw to, a potem spróbuj tego. Albo zwykle robiłeś cztery etapy, zamień trzeci z czwartym. To być może będzie bardziej naturalne i bardziej skuteczne. I taki poligon szkoleniowy powoduje, że po jednym dniu cała grupa ma rzeczywiście bardzo mocno przećwiczone swoje sytuacje, z którymi się zmaga. Po drugie ma bardzo konkretną podpowiedź w postaci swojego indywidualnego algorytmu, co ma spróbować w realu. Tak, jaka metoda być może za chwilę zadziała. Wraca z feedbackiem i na kolejnym warsztacie możecie porozmawiać o tym, co się wydarzyło i jakie skutki to przyniosło.